Już po raz piąty Chrzanowski Uniwersytet III wieku zorganizował wiosnę artystyczną. W tym roku była to dwudniowa impreza. Co roku w maju Chrzanowski Uniwersytet zaprasza seniorów na spotkanie z tańcem, piosenką i kabaretem. Takie elementy pojawiają się podczas Chrzanowskiej Wiosny Artystycznej. W tym roku odbyła się jubileuszowa piąta edycja tych spotkań. Pierwszego dnia wszyscy spotkali się w Wygiełzowie, gdzie po występach wyłoniono zwycięzców. Mieliśmy trudne zadanie wczoraj, ponieważ fantastyczne występy były wszystkie świetne, na bardzo wysokim poziomie i ex aequo puchar dzisiaj będzie wręczony uroczyście tutaj wobec władz, wobec wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość dla Uniwersytetu III wieku w Rudzie Śląskiej i w Wolbromiu. Ex aequo, dwa puchary. Zwycięzcy tegorocznej edycji oraz wszystkich poprzednich zaprezentowali się także na scenie sali teatralnej Moksir w minioną sobotę. To właśnie wtedy odbyła się uroczysta gala tej jubileuszowej edycji Chrzanowskiej Wiosny Artystycznej. Wśród gości zasiedli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy Chrzanów, którą reprezentowali burmistrz miasta Ryszard Kosowski i wiceburmistrz Robert Maciaszek. Była okazja do wspomnień poprzednich edycji tego przeglądu. Odbyła się także specjalna uroczystość związana z uhonorowaniem nieżyjącej już słuchaczki Uniwersytetu. Chcemy nadać imię Aliny Szczupider, naszej zmarłej 2 lata temu koleżanki, fantastycznej poetki, która występowała w Teatrze Uniwersyteckim. W związku z tą uroczystością na ten galowy koncert zaproszono córkę Aliny Szczupider. Wzruszeń nie brakowało. Jak na jubileusz przystało, było także okazja do życzeń. Życzymy sobie, żeby wszystkim dopisywała taka pogoda ducha, optymizm, radość. To wszystko, co nas cieszy i bawi, to co możemy robić na co dzień, a potem zaprezentować, pokazać, że jesteśmy fantastyczni, że jesteśmy dobrzy. Nie tylko my, ja nie mówię o naszym uniwersytecie, ale w ogóle o wszystkich uniwersytetach, które biorą udział, które chcą brać udział w naszych spotkaniach, ponieważ to jednoczy ludzi, to ludzi łączy. Dodajmy, że hasłem przewodnim tych spotkań jest cytat, a w sercu ciągle maj, czego zresztą życzymy chrzanowskim seniorom.